Witam serdecznie. Dzisiejszy temat podcastu jest dla mnie szczególnym, ponieważ dotyczy inwestycji, która w dużej części będzie realizowana na moim rodzinnym Podlasiu. Porozmawiamy dzisiaj o gazociągu Polska-Litwa. Do rozmowy na ten temat zaprosiliśmy Łukasza Wilczyńskiego, kierownika działu inwestycji i remontów oddziału w Rębelszczyźnie. Witaj, Łukaszu. Dzień dobry Maciek, dzień dobry Państwu, witam. Gazociąg Polska-Litwa, nazywany GIPL od angielskiej nazwy Gas Interconnection Poland-Lithuania, jest podzielony na terenie Polski na dwie części. Północną i południową. Ty odpowiadasz za jeden z odcinków części południowej. Czy możesz nam powiedzieć, jak będzie przebiegała trasa tego odcinka? Oczywiście. Zacznę od tego, że gazociąg Polska-Litwa, a propos wspomnianego województwa podlaskiego, w około 81% swojej trasy przebiega właśnie przez to województwo. Pozostałe 19% to województwa mazowieckie oraz warmińsko-mazurskie. Całość tej inwestycji to około 340 km, a ja odpowiadam za najdłuższy odcinek, odcinek realizacyjny oczywiście, liczący około 85 km długości. Odcinek ten przebiega przez dwa województwa, podlaskie i mazowieckie, 5 powiatów i 9 gmin. Zaczyna się w gminie Boguty Pianki w województwie mazowieckim, a kończy w gminie Mały Płock w województwie podlaskim w malowniczej miejscowości z młynem wodnym Rudka Skroda. I w tej Rudce Skrodzie łączymy się z odcinkiem północnym. Część południowa gazociągu łączy się z odcinkiem północnym gazociągu Polska-Litwa. I taką charakterystyczną cechą, myślę, że mogę powiedzieć, jest to, że przechodzimy głównie przez tereny rolnicze. Powiedz nam może teraz trochę więcej o projektowaniu takiego gazociągu i co było najważniejsze przy projektowaniu trasy dla GIP. Projektowanie gazociągu Polska-Litwa, tutaj powinniśmy rozróżnić dwie części, czyli odcinek północny i południowy, o którym też była mowa na wstępie. Odcinek północny liczący około 185 km jest pierwszym zadaniem projektowym. Pierwszym w tym sensie, że rozpoczął się wcześniej. Północna część zaczęła być projektowana wcześniej niż część południowa, która to część południowa liczy sobie 157 km w ujęciu projektowym. I w fazie projektowej odpowiadałem za całość realizacji tychże prac. Mówię oczywiście o części południowej. Przy GIPL-u myślę, że jak przy każdej tego typu inwestycji możemy wyróżnić trzy obszary, które decydują o planowanej trasie gazociągu, czyli tak zwane trasowanie. Pierwszym jest obszar społeczno-planistyczny, w którym staraliśmy się omijać większe i mniejsze miejscowości, jak również tereny przeznaczone pod zabudowę. Drugi obszar konstrukcyjny, w tym aspekcie staraliśmy się i zwracaliśmy uwagę na bezpieczeństwo funkcjonowania gazociągu na etapie eksploatacji. I trzecim, takim jednym z podstawowych, jest obszar przyrodniczy, w którym staraliśmy się minimalizować ingerencję w cenne przyrodnicze obszary. I w tym miejscu warte odnotowania jest fakt, że jedną z głównych determinant trasowania gazociągu Polska-Litwa odcinek południowy był odcinek na łuku Zambrów Łomża-Nowogród. W tamtym miejscu, chcąc uniknąć ingerencji w cenne przyrodnicze obszary, jakim jest Biebrzański Park Narodowy i bagna w okolicy Wizny, zdecydowaliśmy się, aby trasa gazociągu omijała Łomżę od strony zachodniej. Spowodowało to też taki efekt, że przechodzimy tam przez duży kompleks leśny w okolicach Czerwonego Boru. Co zapewne wiąże się z późniejszymi nasadzeniami. Tak. W ramach rekultywacji terenu dokonamy odtworzenia zalesienia w pasie montażowym w kompleksie leśnym w okolicy Czerwonego Boru. I tylko w tamtym miejscu nasadzimy około 40 tysięcy nowych drzew, zgodnych z wymaganiami narzuconymi przez nadleśnictwo Łomża, które zawiaduje tamtym kompleksem leśnym. Wróćmy teraz na chwilę do aktualnego stanu prac. Czy możesz nam powiedzieć, na jakim etapie jest realizacja odcinka południowego? Wszystkie odcinki są w fazie budowlanej i tutaj nawet wychodząc dalej poza odcinek południowy, to również północny znajduje się w tym zakresie realizacji prac. Zakończyła się faza dostaw inwestorskich, a rok 2021 jest kluczowy dla GIPL pod względem prac budowlanych. Planujemy zrealizować wszystkie roboty związane z robotami ziemnymi, pracami spawalniczymi i układkowymi oraz pracami na obiektach. I to wszystko
powinno być zwieńczone przeprowadzeniem prób ciśnieniowych, które dopełnią tego procesu związanego z wykonaniem prac budowlanych. Przewierty bezwykopowe to temat, który zawsze budzi spore zainteresowanie. Czy pokonywanie rzek lub innych przeszkód naturalnych metodami, które zminimalizują ingerencję w otoczenie, będzie realizowane na trasie tego gazociągu? Tak, oczywiście. To przy inwestycjach liniowych jest wręcz nieodzowny element, czyli metody bezwykopowe. Dodatkowo na nadzorowanym przeze mnie odcinku gazociągu Polska-Litwa mamy najwięcej najdłuższych przekroczeń bezwykopowych. Rzeki takie jak Narew, Brok i Mały Brok pokonujemy metodami HDD oraz Direct Pipe o łącznej długości około 2 km. Natomiast długość wszystkich metod bezwykopowych na odcinku nadzorowanym przeze mnie to łącznie około 4,5 km gazociągu. I tu można wskazać też pewną ciekawostkę. Otóż gazociąg Polska-Litwa, budowany rurami o średnicy DN700, wprowadza na polski rynek rozwiązanie dotychczas niestosowane. Jest to direct pipe tak zwanych małych średnic, czyli poniżej DN900, DN800. Dotychczas direct pipe był stosowany przy budowie gazociągów DN1000 i powyżej. Natomiast dla średnic DN700 takich rozwiązań w Polsce nie było, a na świecie zostało wykonanych tylko kilka takich przewiertów. I w ten sposób przekraczamy rzekę Narew oraz Brok. Jedna z polskich firm wykonawczych zakupiła odpowiedni sprzęt i obecnie dokonuje jego mobilizacji w miejscu robót. Jest to też swego rodzaju wyzwanie, na które dajemy baczne patrzenie, ponieważ jako innowacyjna technologia możemy się spotkać z wadami wieku niemowlęcego, które będą generowały lub mogą generować opóźnienia terminowe. Dlatego też monitorujemy to zagadnienie na bieżąco. Ponieważ wiele naszych inwestycji zlokalizowanych jest czy to w zachodniej, czy w południowej Polsce, akurat GIP to jest pierwsza inwestycja w tym regionie, więc jako osoba pochodząca z Podlasia chciałem zapytać o znaczenie tego gazociągu dla mieszkańców Podlasia i dwóch innych województw. To myślę, że bez wątpienia mogę powiedzieć, że jest bardzo duże i poprzeć to dodatkowo przywołaniem rozmów, jakie przeprowadziliśmy, czy z lokalnymi włodarzami w gminach oraz starostwach lub bezpośrednio z mieszkańcami w terenie. Ogólnie rzecz biorąc, Polska północno-wschodnia to nadal tak zwana biała plama na mapie gazyfikacji. Gazowa infrastruktura przesyłowa praktycznie tam nie istnieje, a zapotrzebowanie na gaz jest, to coraz większe. Na dowód tego mogę powiedzieć fakt, że gminy takie jak Suwałki wybudowały regazyfikacyjną stację gazową, aby zapewnić już teraz gaz mieszkańcom i przedsiębiorcom. Natomiast po wybudowaniu gazociągu Polska-Litwa ta stacja w Suwałkach zostanie przyłączona i zasilona do właśnie sieci przesyłowej, którą budujemy. Suwałki to nie wszystko, bo inne gminy, na przykład Czyżew, również na trasie gazociągu, równolegle z naszą inwestycją planują budowę dystrybucyjnej sieci gazowej. I ogólnie rzecz biorąc, w ramach nadzorowanego przeze mnie odcinka GIP wybudujemy 3 zespoły zaporowo-upustowe i wszystkie 3 będą umożliwiały przyłączenie do gazu lokalnej społeczności. A w sumie ile to miejsc? Na trasie całego gazociągu będzie 6 takich zespołów zaporowo-upustowych, które dodatkowo możemy nazwać przyłączeniowymi, czyli do których będzie mogła być przyłączona sieć dystrybucyjna. Na samym końcu odcinka południowego, za który ty odpowiadasz, znajduje się tak zwane serce systemu przesyłowego, czyli tłocznia. Opowiedz nam teraz może trochę więcej, na czym polega rozbudowa tłoczni w Hołowczycach. Rozbudowa tłoczni w Hołowczyce będzie prowadzona w 2 obszarach i to też jest swego rodzaju interesującą sprawą, że będziemy prowadzić to po pierwsze w kontekście rozbudowy i przebudowy istniejącego na tłoczni orurowania, które będzie przystosowane do włączanego gazociągu Polska-Litwa. Na tłoczni Hołowczyce funkcjonują obecnie kierunki przesyłu gazu i odbioru gazu Warszawa, Wronów oraz Wysokoje. Po tych przebudowach, których dokonamy, gaz z gazociągu Polska-Litwa i do gazociągu Polska-Litwa będzie mógł rozpływać się na wybrane kierunki, te, które powiedziałem wcześniej.
Drugą rzeczą, drugim aspektem, który pod kątem którego rozbudowywana jest tłocznia gazu chłopczycy, to jest zwiększenie ciśnienia tłoczenia, ponieważ w chwili obecnej tłocznia gazu chłopczycy może podnieść wartość ciśnienia gazu do około 5,5 megapaskala. Natomiast będziemy potrzebowali tam nieco wyższych ciśnień, w związku z czym projektowane są modernizacje istniejących agregatów, istniejącego agregatu sprężarkowego wraz z orurowaniem, jak również zupełnie nowe moce sprężające w postaci nowych agregatów, które będą umożliwiały pracę tłoczni do ciśnienia 8,4 megapaskala. Sam koniec, ponieważ dzisiaj rozmawiamy o projekcie międzynarodowym, chciałbym, żebyś trochę więcej nam opowiedział o współpracy ze spółką Ambergrid, czyli naszym litewskim partnerem przy tej inwestycji. Rzeczywiście, w tym miejscu warto zaznaczyć, że projekt GIP jest wspólnym przedsięwzięciem polsko-litewskim. Nasz odcinek interkonektora ma długość około 340 km, natomiast część litewska to 165 km gazociągu wraz ze stacją gazową zlokalizowaną przy granicy polsko-litewskiej. Gazociąg na terenie Litwy realizuje, jak wspominałeś, firma, czy też operator litewski, firma Ambergrid. Sukcesywnie odbywają się spotkania z naszymi partnerami z Litwy, ale nie tylko, ponieważ są one uzupełniane o przedstawicieli łotewskiego oraz estońskiego operatora sieci przesyłowej, którzy również będą czerpali korzyści z nowo wybudowanego interkonektora. Spotkania są bardzo konstruktywne i mam nadzieję, że nie zdradzę żadnej tajemnicy, jeśli powiem, że rozmawiamy nie tylko o GIPL, ale także wymieniamy się wiedzą techniczną na temat rozwiązań stosowanych przy budowie gazociągów, ponieważ koleżeństwo z Litwy, również budując swoją część, często pytało się, jakie rozwiązania bądź jakie praktyki stosujemy przy różnego rodzaju zagadnieniach związanych z budową gazociągu. Łukaszu, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. No i pozostaje mi tylko życzyć powodzenia na dalszym etapie realizacji projektu. Bardzo dziękuję i życzę dobrego dnia.